Witam serdecznie. Rozpoczynam właśnie swój dzień od picia zimnego napoju, tych elektrolitów o smaku owocowym w proszku, co rodzice wzięli sobie, kupili. Ma elektrolity. Spragniony jestem bardzo gorąco. Już daję te ciepło upały i UV w kość. Nie tylko i białym, ale i kmerom. A na śniadanie sobie zrobiłem sałato bagietto bułę. Także o. Solidne śniadanie. Jest to co jest. Także to będziemy jeść. Jedziemy właśnie po paczki odebrać, w sensie jedną z trzech, którą ja zamówiłem dla rodziców. Nie wiadomo, czy będzie jedna dla ojca, czy dla matki, ponieważ są dwie rzeczy dla taty i jedna rzecz dla mamy. Sorry, że tak zatrzymuję, ale cofam motorem. Także no, jedziemy zobaczyć i pokażę jedną z tych trzech rzeczy dzisiaj, która została zamówiona. No właśnie, wróciłem do domu z jedną paczką w kartoniku. To mogą być jedna z dwóch rzeczy. Ciekawe, czy będzie dzień ojca, czy dzień matki dzisiaj. Dzień matki. Podasz ci sobie nożyk. Już nie potrzeba. O, to jest właśnie... Pożeracz mózgu. To jest takie urządzenie do masowania nóg na przykład. Nie, on zbiera energię z kosmosu. Dobra. O. Ręczne. I tak dalej. Tata był właśnie, no nie był właśnie, właśnie wrócił, chciałem powiedzieć. Kupił zupki koreańskie, ostre. I powiedz, że to dzisiaj na live będzie wyzwanie dla nas. Kto nam ten... Dzisiaj live'a robisz? Tak, ustalimy kwotę i robimy zawody, kto pierwszy zje tę zupę. Najostrzejsze. I tu jest ta bulbok. Jest bardzo ostre ta. A Shinranium to ja bardzo lubię. Przekna tu jeszcze jakieś inne. Tu jakieś chińskie. Nie mam pojęcia. Zobaczmy z tyłu. Chińskie. Sałatka, marchewka i... Coś tam, nie wiem. Mięso. I kmerskie jedzenie. O, papa Filip. Kurze serduszka. Mówiłeś, że to są. Kawałek mięsa nieznany. To jakieś wołowina tam. I kurczaczek. Cały z kościami i główką. Biedny ptaszek. Będzie mu lepiej w brzuchu u ciebie. Tak to się je całym z głową? Normalnie się odwiedza, nie, ja się śmieję, bo kmerzy jedzą krewetki całe w skorupach, to tak mówię, całe z głową. No nie, no ja się bym się nie odważył, bałbym się, że mnie podziobie po żołądku. Powiem, że
te smażone serduszka kury były dobre, aczkolwiek też takie twardawe. Nie wiem, czy to tak miało być, czy po prostu tak zgrillowane było. Ptaszek był generalnie dobry. Oczywiście skóra taka gumowata była, tak letko. I też bym powiedział, że letko tak słodko było. Oczywiście kmerzy lubią słodkie, ja nie za bardzo. Także trochę ta słodkość mnie odpycha od tego jedzenia kmerskiego. To mięso na patyku było dziwne. Dobre, dziwne były, smakowało coś trochę jak, nie wiem, jak mączka. Czułeś takie uczucie, jakbyś to jadł jakoś. Coś jakby płatki owsiane dla bobasów na przykład. Coś takiego. Słodkie to też było. Mięso było czuć, nie wiem, wołowinę, świnkę, coś takiego. Ciężko to jest wypowiedzieć. Sam nie mam pojęcia. Ojej, znowu coś tam mi spadło. I wczoraj moja obudowa od Nintendo pękła. Ta taka, wiesz, ochrona, co macie na telefony czy tablety, coś takiego, nie? Z plastiku. Także prędzej czy później też będę nową musiał zamówić. Gorąco oczywiście też powiem, że jak jechałem po tą jedną paczkę do Pub Street, na Pub Street, bo to jest obok dosłownie, sklepy już się zaczynają otwierać. Jeszcze było trochę pozamykane, ale zaczynają się otwierać. Były jeszcze stragany na ulicy, drogi poblokowane i tak dalej, ale parę korporacji się już pomału pakowało. Niektórzy jeszcze stali. Troszkę jeszcze też tam strzelali się wodą. No i to tak na tyle, nie? Tak mi dzień minął. Ogólnie mówiąc, dziękuję za oglądanie, za komentarze, za wsparcie, za lajki. Wpadajcie na kanał Włóczyki w Azji. Możecie też sobie coś zobaczyć z innej perspektywy i vice versa. Mam swojego patrona. Dla płatnych patronów możecie zobaczyć sobie 3 książki. Na razie w języku angielskim. Do pobrania dla płatnych patronów $3 minimum. Na razie właśnie nie piszę nic nowego, bo trochę tak nie ma czasu, to raz, i czasami inne rzeczy też wyjdą. Ale małymi kroczkami zawsze to jest coś do przodu. No, to do zobaczenia w następnym filmie, odcinku, live'ie. Dzisiaj będzie live Włóczyki Azji, także ja w nim będę. Nie wiem, jak ten live wyjdzie. I widzimy się. Do zobaczenia.